materiałem się podsumuje. Bardzo serdecznie witam na drugiej konferencji poświęconej szlachcie trzciątkowej. Szlachta trzciątkowa w obrazie wsi. Poprzednia, jak Państwo pamiętacie, ci, którzy byli, była w Muzeum Etnograficznym. Obecna jest u nas w Instytucie Historycznym. To, że mamy tyle referatów, świadczy o tym, że wbrew tym badaczom, którzy mówią, że do dzieju szlachty cząstkowej, czy drobnej, czy nagrodowej nie ma materiału, okazuje się, że można coś znaleźć, można jeszcze sporo opowiedzieć i myślę, że to nie jest nasza ostatnia konferencja dotycząca tej problematyki. Bardzo miło powitać w Instytucie Historycznym, w imieniu własnym, w imieniu pracowników naszego Instytutu. Myślę, że ci z Państwa, którzy są bardziej we Wrocławiu, również skorzystają z tej okazji, żeby zwiedzić nas Wrocław, który pięknieje, mimo że krytykują ostatnio, dzisiaj widziałem, że wśród miast nielubianych jest Wrocław, gdzieś tam trzecie czy czwarte miejsce, bo potem do jakiś most kapitalny jest pieski. No ale remontują, gdyby wszystko było gotowe, to by było najpiękniejsze miasto świata. Ale takich miast nie ma, wszędzie coś się dzieje. Także zachęcam do zwiedzenia naszego miasta, do naszego Instytutu. Naszego Instytutu oczywiście jest, jak Państwo widzicie, w przebudowie cały czas. Trwały i będzie pewnie trwał do końca mojej kadencji dyrektorskiej, może jeszcze dłużej, ale niestety tak te fundusze nam tutaj takimi dysponujemy. Życzę Państwu udanych obrad. Mam nadzieję, że po zebraniu materiałów z tej konferencji, z poprzedniej, zdarzy się zeszyt ładny dotyczący tego właśnie problemu. I to z mojej strony wszystko. Przyjdę do Państwa, żebyście nie myśleli, że uciekam, i przyjdę do Państwa na drugą część dzisiejszych obrad. Na razie proszę Pana Adama Bilińskiego, żeby również jako organizator, bo nas jest trzech organizatorów, jest nasz Instytut, Związek Szlachty Polskiej, Oddział Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Heratyczne. Pan Marcin Grzybowski reprezentuje to. Bardzo proszę Pana. Jak zawsze, dłuższa przerwa. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Księga Klerykalnej Rzymskokatolickiej Parafii Marianpol w byłym województwie stanisławowskim z okresu zaboru austriackiego można znaleźć następującą notę. Może kiedyś po latach, gdy nikogo z końca XIX stulecia nie będzie, wielu tu zaglądnie i o przeszłości dowiedzieć się zechce. Z tych zapisków, jakie się do tego czasu zachowały w metrykach, niewiele się można dowiedzieć o początkach Marianpola i kościoła. Lud tu biedny, bo grunta rozdrobniona, zarobków mało. Liczba łacienników w samym miasteczku nie wzmogła się. Więcej na przedmieściu w Łuczkowie, najwięcej w Delejowie, którego mieszkańcy, szlachta, bardzo jest ubogą, a jednak jak dotychczas związki małżeńskie nie chodzi słowami. W roku 1884 obchodzono i tu pamiątkę od Sieczy Wiedeńskiej dnia 12 września uroczyście. Bo to właśnie okolica, która w czasie napadów tatarskich najwięcej ucierpiała. Powyższe oddaje chwałą okazała się warstwa społeczna zwana szlachtą cząstkową, która mimo wielu przeciwności losu ze swoimi zwyczajami, przywiązaniem do tradycyjnego systemu wartości, swoistym poczuciem estetyki, a także świadomością polityczną, była grupą społeczną wpisującą się w obraz niejednej polskiej wsi, a przy tym odporną na działania zaborców dążących do germanizacji względem rusyfikacji polskiego społeczeństwa. Ogromnie się cieszę, że możemy ponownie spotkać się tym razem w gościnnych murach Instytutu Historycznego celem omówienia fenomenu drobnej szlachty cząstkowej. W imieniu reprezentowanego przeze mnie Związku Szlachty Polskiej pragnę gorąco podziękować współorganizatorom, Instytutowi Historycznemu Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskiemu Towarzystwu Heraldycznemu za możliwość kontynuacji tematyki podjętej w czerwcu ubiegłego roku. Już dziś składam szczere podziękowania prelegentom, moderatorom oraz uczestnikom panelu dyskusyjnego za przyjęcie zaproszenia do udziału w niniejszej konferencji i przygotowanie na pewno świetnych wystąpień. Dziękuję publiczności za przybycie w dniu dzisiejszym. Na koniec wyrażam głęboką nadzieję na zbliżenie podsumowania niniejszej konferencji do odpowiedzi na pytanie, czym tkwi fenomen drobnej szlachty cząstkowej, bo też nie może być prostej odpowiedzi na to pytanie. Czy fenomen ten może być źródłem dążeń opozycji na Białorusi oraz znacznej części społeczeństwa ukraińskiego, zwłaszcza na zachodniej Ukrainie, do integracji ze strukturami Zjednoczonej Europy? Wreszcie, czy fenomen ten może być nadal motorem zmian politycznych oraz wydarzeń historycznych, jakie zaszły w wolnej Polsce, począwszy od 1989 roku? Dziękuję. Proszę Państwa,
chciałbym wyjaśnić przede wszystkim, że zabieram głos w imieniu nieobecnego profesora Sławomira Górzyńskiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, które to towarzystwo jest współorganizatorem tej konferencji i było współorganizatorem również konferencji poprzedniej. No, chciałbym powiedzieć, że w działalności naukowej Polskiego Towarzystwa Heraldycznego historia społeczna, genealogia i historia społeczna zawsze zajmowała bardzo ważne miejsce, dlatego też nic dziwnego, że towarzystwo no, raczej włączyło się niż inspirowało ten program badań i te konferencje. Cóż, w obszarze zainteresowań w badaniach nad szlachtą do chwili obecnej właściwie dominowały badania nad elitami. Bardziej atrakcyjne, powiązane z historią polityczną, są wielką historią. Tymczasem, jak dobrze wiemy, ta szlachta drobna, jakkolwiek ją zwać, stanowiła większość społeczności szlacheckiej. Dlatego też w panoramie niemal każdej wsi, jako że własność szlachecka stanowiła z kolei większość własności ziemskiej na terenie Polski średniowiecznej i później Rzeczypospolitej. Dlatego też niewątpliwie zasługuje na badania pod każdym względem, tak jak zresztą to w pierwszej tej konferencji jest zaproponowane, a więc nie tylko badania społeczno-socjologiczne, ale także badania z perspektywy kultury, obyczajowości, osadnictwa naturalne, czyli klasyczny nurt badań historii gospodarczej. Także chciałbym powiedzieć, że przy organizacji tej sesji Polskie Towarzystwo Heraldyczne, no to trzeba powiedzieć, towarzystwo figuruje jako no powiedzmy jeden z organizatorów, ale cały splendor spada jednak na Wrocław, przede wszystkim na Związek Szlachty Polskiej, personalnie pana Michała Kileckiego, który bierze na siebie ciężar merytorycznego przygotowania tych konferencji oraz na Instytut Historyczny, który z kolei nas tutaj gości, także ja szybko muszę wcześniej wyjechać. Chciałbym od razu bardzo serdecznie podziękować i pogratulować równocześnie tej serii, która myślę będzie kontynuowana. Także wyrażam.